Witam Was wszystkich, dzisiaj świątecznie już trochę, widzicie, choineczka mała stoi na stole. Przyszła gra dzisiaj, którą zamówiłem, nówka. Miałem wybór kupić za 89 używkę, znaczy za 79 kupić używkę, albo za 89 kupić nówkę. Wybrałem nówkę, plus 15 zł wysyłka pobraniowa było. Jest to Mortal Kombat XL. Paczka przyszła, moi drodzy. Od pana Marcina Alczaka ze sklepu Polkonsol z Warszawy. No i my ją odpakowujemy. Bierzemy nożyk i przetniemy sobie pudełeczko, które mamy. Odpakujemy tutaj. Polin, gdzie to jest? A tutaj. Coś tutaj nie idzie nam. Przecięcie? To może tak po nalepce pójdziemy, to będzie lepiej. Odklej nalepkę, nie będziemy przeżywać. O, poszło. Jakoś tak poszło. O, dobrze. Przynajmniej. Możemy otworzyć nalepkę, zerwać. Jest nam potrzebne, nas interesuje to ze środku. Coś zapakowane. Okej, zdejmę pudełko, jeszcze trakturkę. Jest, ukazuje się nam to, co chcieliśmy. Mortal Kombat XL, pełna polska wersja językowa. Kogo my tu mamy na okładce? Widzimy Leatherface, Triborg, Goro i tam jest Jason Voorhees za nalepką. Schowany jest Predator, no i obok jest Alien z Xenomorph. Ale jest jeszcze kilku innych. Brawl Joe jeszcze widzę. A, tutaj jest Included. Included Brightshaw, Leatherface, Jason, Triborg, Predator, Alien, Tremor, Goro i Tania. O, właśnie. Ma spać na 4K? Nie, nie ma. 20 przez sieć możemy grać. No 10 osób przez sieć może grać maksymalnie? No, a jednego gracza dwóch może grać? 40 GB minimum. Remote tutaj przez tego jest HD 720p, 1080i, 1080p. Nie ma wsparcia 4K. Może teraz patrz, jak się pisze, to jest to 4K. To jest XL, czyli ten ze wszystkimi dodatkami, nie? Tak, zamówiłem Dead or Alive Last Round, nie? Dead or Alive 5 Last Round, tak, to XL. I teraz po święta zaraz zamawiam prawdopodobnie 3 gry i przyjdą albo po nowym roku, bo zależy, kiedy jest zamówienie. Jeżeli zamówię 27, no to przyjdą jeszcze przed nowym rokiem, 31. No a jeżeli zamówię jakoś przed 31, 30, czy 31 nawet, no to wiadomo, będą w nowym roku, nie? Drugi, trzeci, tak, może nawet czwarty dzień nowego roku, nie wiem. I co chcę zamówić? Chodziłem po głowie Soul Calibur 6, ale to na razie jest drogie, 189 zł. Więc nie opłaca się tyle wydawać na jedną grę. I Tomb Raidera miałem zamiar kupić. I to, ale Tomb Raidera stają do 149 czy 145 nawet są. I z tego samego sklepu, w którym to jest Tomb Raider, bo już go mam, biorę też Tekena 7. To takie na 7, pełną wersję i biorę też Marvel vs. Capcom Infinity. Czyli wiecie, to Marvel, Capcom, ja taki tam Ghost Rider, Hulk, te Ryuken, nie, to takie wymiksowane były. To Marvel vs. Capcom 1, 2, 3 było chyba. Dwójka nawet była chyba jeszcze na PlayStation 2 i na PlayStation 3 od razu. Trójka była chyba na PS3 i PS... Chyba tylko na PS3. A czwórka teraz właśnie jest tylko na PS4, nie jestem pewny. Bo te biotyki miałem, tylko kiedyś miałem Marvel vs. Capcom 1, miałem okazję zagrać. Na emulatorze to jeszcze grałem, wtedy pierwszego PlayStation. No i powiem, że... Czyli tak, Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider dokładnie. 145 zł. 90 chyba.
5 kosztuje Tekken i 69 kosztuje Marvel vs. Capcom Infinity. Ale oczywiście te gry są nowe, wszystkie zafoliowane, nie? No i 12 grudnia był u mnie kolega. Graliśmy oczywiście ponownie w last round. I pokazał mi coś ciekawego. Pokazał mi filmik na YouTubie. Mortal Kombat 11. Tak. Mortal Kombat 11 pojawił się w sklepach 19 kwietnia. Taka jest data premiery. Weszłem na sklep miów.pl, tam gdzie mam konto, i zamówiłem sobie preorder. Za 350 zł. Ktoś powie, że zwariowałem, ale ja biorę Mortal Kombat 11 Complete Edition, czyli ze wszystkimi dodatkami, ze wcześniejszą betą, dodatkowo Shao Kahn postać od razu. Jako tego i dodatku pełno. Fakt, że potem pewnie się ukaże, tak jak tutaj XL, po X się ukaże, tam się pewnie ukaże, może Mortal Kombat 11 XL, czy Mortal Kombat 11 Complete Edition, też kupię. A teraz po prostu wziąłem preorder, nie? Tam będzie chyba plakat i figurka dodatkowa, jakoś tak. Coś tam będzie, nie? W każdym razie wiem, że będzie Shao Kahn, nie? I będzie od 12 chyba, czy tam 19 marca będzie dostęp do bety. Właśnie, jeżeli ktoś zrobił preorder, nie? Będę miał dostęp do bety od razu. Wcześniejszej zobaczymy, co będzie, to co myślę, nie? No to ma być 2,5D, tak, Complete Edition i X i XL. To nie są, postacie są 3D, ale walka się do na płaszczyźnie 2D, nie? Czyli trójwymiarowa plansza, wszystko trójwymiarowe, ale po prostu nie można pochodzić jak po prostu jak w Tekenie, czy tam w Soul Caliburze, czy tam w Dead or Alive, nie? No i mówię, że dlatego 11 czekam bardzo teraz. Przed XL-em w ogóle się zbraniałem przed tym Mortalem, bo mi się dał dziwny. Z tego względu, że wiecie, tam rzucanie przedmiotami, tak więc Justice, jakieś kurwa style, jakieś frakcje, żywe wieże, tego przez internet można walczyć. To mnie wkurzało po prostu. Ja będę chciał przejść po prostu tylko story mode, nie? Zobaczyć, jak ten story mode wygląda, może tam kilka walk stoczyć, nie wiem. Na pewno kumpla sobie zaproszę po święta, będziemy trzaskać się razem, on może być lepszy ode mnie, bo on na peceta to ogrywał. Padem od Xboxa, nie? To wiadomo. Może przyniesie sobie pada od PlayStation też. Tak przynosi zawsze. I on już będzie obcykany, a będę kurde lamił i to ostro. W dwa strony już graliśmy 3 razy. Pierwszy raz było 45 do 37. Drugi raz on wygrał 45 do 40. A tym razem ja wygrałem 52 do 38, więc grałem najwięcej razy, dostał ode mnie to tym Johnny, takim klonem Bruce Lee. I to Rachel, taka panienka jest. Na Christie już po prostu za sposób i na tą LSG coś tam 2 czy 120, nie wiem. Taką jak Predator, co mówię, wygląda, takie maskowanie ma. Też już znalazł sposób. Jemu te postacie nie podeszły, nie? Ta Christie i tamta nie podeszły. On woli tam Helenę. Najlepiej to mu idzie tą Tiną, tą zapaśniczką. To mu najlepiej idzie. To mu wygrywa co drugą walkę, tak jak ja, nie? Dlatego, że wtedy jak graliśmy pierwszy raz i było 40 do 30 paru, to było tak, że ja prowadziłem wtedy, 22 do 17 i potem przez przypadek wyszedłem do menu i wybrałem to, gdzie było 17, a miał 22. No i tak go jeszcze przegoniłem wtedy, nie? Czyli miałem ponad 52 wygranych też. No na bank, nie mogę dogadać, nie wiem, przegoniłem go tam jeszcze po 45, chyba to 27. Jakoś tam to było 308, czy jakoś 402. Mówię, no po prostu można powiedzieć, że mam około 150 walk wygranych, a ma około 140, nie? Czyli cały czas prowadzę. Znaczy on ma ściągniętą tą wersję na peceta. I on na PC-cie gra, na padzie, nie? No, ma tego Xboxowego One, od Xbox One ma pada. No i na tym mówi, nie? No, mówi, że ten pad się do biatry za bardzo nie nadaje. Że do zręcznościówek, czy
Wyścigowych jak najbardziej, nawet lepiej niż od PlayStation 4, no ale dobijatek wcale, dobijatek się wcale nie nadają, mówi, nie? Że bijatyki lepiej się tym od PlayStation. Znaczy, ja powiem tak, że w zależności od kim mi się dobrze gra na tym padzie od PlayStation. Wyścigowych gier nie mam dużo, mam tylko monitor tego, którego nienawidzę. Od Brexona, dzięki Brexona, ale to nie ma bajka. No i mam jeszcze. No i w bijatyki on jest dobry, doskonały jest. Bijatyki, wyścigówki, zręcznościówki, te co mam, to FPS-y też jest dobry. Podoba mi się. Do FPS-ów on jest idealny moim zdaniem, tak? Do DualShock 3 i do FPS-ów na konsolę, nie? Nie grałem w FPS, na FPS-y na Xboxach 3.6 czy tam... O nie, bo nie widziałem tego na oczy. Znaczy widziałem konsolę na oczy, ale nie grałem na tych konsolach. Miałem pierwszego Xboxa kiedyś. Ten miałem 2 FPS. Chyba no 2 miałem. Conflict Desert, Starbjörnka i dwójka. Na FPS on TTP, no ale takie FPS to też tam momenty były. No to był dobry do takich gier. Tylko że był kolejny niewygodny trochę, nie podobał mi się za bardzo. Oryginalny pad od Xboxa, nie ciężkie, to nieporęczne. No i ja grałem na tym X1 padzie od X1, co on ma, przyniósł kiedyś w Tomb Raidera pierwszego, to ten restart, nie? Jejku, jak ja na tym padzie nienawidziłem grać. Nie moja bajka. Na padzie, na PC-cie tego Tomb Raidera, no nie moja bajka jakoś. Ja wziąłem, odpaliłem ten od PS4, bo mam tego Tomb Raidera też. Ten restart, nie? No i zajebiście się gra. Nie wiem dlaczego na tym padzie jakoś lepiej się gra, a mi na PlayStation. No to tyle, no czyli tak, XL już jest, będziemy zaraz instalować. Ma 19 kwietnia dostajemy 11. Mortal Kombat 11 Legacy Edition, tak to się nazywa dokładnie. No a po świętach, albo zaraz przed nowym rokiem będziemy zamawiać Rise of Tomb Raider, Tekken 7 i Marvel vs. Capcom Infinity. I zobaczymy, czy te gry są coś warte. Na pewno Tomb Raider będzie trzymał klasę. A Tekken, no Tekken nalubiałem. Tak, które ma dwa najbardziej, wiecie o tym. No, zdam mu szansę, tę 7. Okupę już, jak lubię na Strauna, to mi się to spodoba. No i ten Marvel vs. Capcom Infinity. Też lubię dwójkę robiotyki. Szczególnie, wiecie, Ryu Hadouken, Ken Shiryuken, tam inne bajery. Chujem moje dzikie węże, jak to się mówi. Przepraszam za szukanictwo, ale uspowiedziłem, na przykład. Dobra. Tego, no i potem myślę o Soul Caliburze 5. W lutym albo styczniu. Może w marcu, nie wiem, jeszcze zobaczę. Ja będę z kasą stał. No i chyba Battlefield 5, chociaż słyszę, że opinie są kiepskie na temat tej gry. Że ta gra to jest najgorsza strona Battlefielda i teraz się właśnie zastanawiam. Znaczy ludzie mówili, że w czwórce już kampania ssała, nie? Że Battlefield to jest tylko do multi. Ja w multi nie zagram na konsoli, no bo nie mam PlayStation Plus, nie? Więc nie zagram, single mi zostaje. Trójkę grałem singla, mi się podobały te kampanie. No Turcja jest trochę kiczowato zakończona, nie, ale... Powiem wam tak. Trójkę grałem chyba na tym, co chciałem. Na PS3, PS4. Nie grałem tylko na PC-cie. A czwórkę grałem na PS3, PC, PS4. No i próbowałem się na wszystko. Na PC-cie jest najpierw skończyłem Na PC skończyłem trójkę, na PS2 skończyłem czwórkę. Potem na PC skończyłem czwórkę, na PS3 skończyłem dwójkę, nie? No czwórkę i... Najpierw no, kończyłem na konsoli. Parzyste, nie parzyste na PC-cie. A potem na odwrót, nie? Chciałem kupić jeszcze Hardline, ale... Zrezygnowałem z tej gry. Może kiedyś, może. Chociaż prawdopodobnie też jest... pieprzona. No i to jest za tym... A tą piątką się zastanawiam tego Battlefielda.
Zobaczymy, co to będzie, nie? No i będą w kwietniu 350 zł, bo to muszę wydać. Mortal Kombat 11 Legacy Edition. Na PC jeszcze nie widziałem w sklepie tego, że można preorder. A tak na konsolę Xboxa i PS4 już jest. Jest zwykła wersja za 189 i Legacy Edition za 140, 220. Nie, 233, no bo 249 wysyłką, jest to 16 zł wysyłka, a 239, no a nie gra. Tak, no. 233 gra, no i 16 wysyłka, czyli to, że 249 zł. 99 groszy, dokładnie tak to wygląda. No i może potem wakacje. Czerwiec, sierpień, bo lipiec to nie, bo lipiec mnie czeka wyjazd i to fuj kasy pójdzie. Może zakupię Avermedię i może zacznę myśleć filmiki, gameplay, nie? Czy kumpel był jeszcze ten, co graliśmy, to do Watch Dogsa pograł trochę. Ta gra się wydaje fajna, jak jest dalej, ale jest nie mój klimat. Nie mój klimat, on to grał na PC-cie kiedyś skończył to, więc... Na konsoli on nie ma żadnych problemów. Skojarzył przyciski i wiedział co dzieje. Jak no i poszedł. Trzeba 6 czy 7 poziomów przeszedł. W ciągu godzinki, nie? On mówi, że raz to was powinien skończyć, bo to mówi, że to jest tylko 15 godzin grania, nie? No jak ktoś jest słabszy, to 20, nie? No dobra, miało być 10 minut, a jest 17, to kończę i idę instalować Mortala. Na razie, trzymajcie się.